Najpierw przeczytać, a później to, co najważniejsze, zobaczyć. Rozpoczyna się dzisiaj uroczystym wernisażem tutaj w galerii właśnie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. 12. edycja Opolskiego Festiwalu Fotografii. Będą zatem wernisaże, będą spotkania autorskie, będą pokazy filmu, no ale przede wszystkim będzie można oglądać fantastyczne zdjęcia. Aż do 12 grudnia miłośnicy fotografii będą mogli zapoznawać się z tymi, którzy doskonale znani są na fotograficznym rynku, ale także i ci, którzy debiutują, tutaj się pojawią. Dzisiaj oprócz uroczystego otwarcia o 17.30, między innymi otwarcie wystaw Nieswojość, Agata Pankiewicz, Marcin Przybyłko, Siedem Dań Głównych, Ania Gadomska, Zdjęć nie wyrzuca się. To jest wystawa książek fotograficznych przygotowana przez Joannę Kinowską, no a później jeszcze Fuji Moment Street Photo Awards 2021. No a później spotkania z autorami i to nie tylko w tej sali, ale ten festiwal fotografii oczywiście mamy okazję oglądać w wielu miejscach Opola, oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej, także i w Galerii Sztuki Współczesnej, obok chociażby w Muzeum Jeńców Wojennych, więc do 12 grudnia można będzie cieszyć oko zdjęciami. No właśnie, a dzisiaj chyba warto także mrugnąć okiem do panów, bo dzisiaj, słuchajcie, Dzień Chłopaka, że zrobić zdjęcie wydawałoby się rzeczą prostą jest, to proszę bardzo, my takowe zdjęcie zrobimy. Nie wiemy, czy znajdzie się może na jakiejś kolejnej edycji Festiwalu Fotografii, natomiast z całą pewnością wszystkim chłopakom my również dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego. A panie, nie zapomnijcie o chłopakach.